Fundacji Herosi, w której pracuję. Może na początek kilka słów o samej fundacji. Jesteśmy organizacją non-profit, która zajmuje się pomaganiem chorym dzieciom. Działamy dość krótko, bo dopiero od 2009 roku, ale myślę, że możemy już się tam podpisać drobnym sukcesem. Samo założenie fundacji wyszło z inicjatywy polskich siatkarzy, którzy obiecali, że będą wspierać naszą działalność i swoim wizerunkiem i czynnym udziałem w akcjach. I ta współpraca cały czas trwa, a wspominam o siatkarzach dlatego, że zobaczycie na prezentacji, że dość często będą się pojawiać. I jakby od początku naszej działalności przyjęliśmy sobie za cel wspierania oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka i wyposażanie w sprzęt medyczny i ten cel cały czas realizujemy. Jak ja w ogóle trafiłam do fundacji? Zaczęło się od ogłoszenia w internecie, że poszukiwani są wolontariusze do pomocy przy kąciku zabaw dla dzieci podczas meczy siatkarskiej KZS-u Politechniki. Ja już wtedy interesowałam się siatkówką i myślę, że jak większość dziewczyn lubię zajmować się dziećmi, dlatego stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować. Dopiero potem się okazało, że jest to nowo powstająca fundacja i będziemy współpracować z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. I teraz tak od siebie trochę powiem, jak wygląda praca w fundacji od wewnątrz. Wszyscy pracujemy na zasadzie wolontariatu. Każdy poświęca tyle czasu, ile może. Ja jestem od samego początku i powiedzmy dość dużo swojego wolnego czasu poświęcam, więc co nie co mogę powiedzieć. Tak. Jak już wcześniej wspominałam, pomagamy dzieciom z onkologii w Instytucie Matki i Dziecka. Pomagamy dzieciom na dwa sposoby. Tak psychicznie i fizycznie. Od tej strony psychicznej, to są cotygodniowe zajęcia na oddziale, to jak widzicie tutaj. Są to zajęcia plastyczne, bądź spotkania, że nie wiem, gry, zabawy, a tak naprawdę to jest tylko pretekst po to, żeby spotkać się z dziećmi, porozmawiać, oderwać ich na chwilę od tej szpitalnej rzeczywistości. Takie wejście na oddział onkologiczny, szczególnie dziecięcy, jest bardzo trudne i ja może nie chcę tutaj powiedzieć, że przez te 3 lata zdążyłam się uodpornić i jakby tego nie odczuwam, ale zauważam też pozytywy w takich wizytach. To naprawdę dodaje takiej pozytywnej energii. Jak się wejdzie na oddział, usłyszy się, że nie wiem, lubimy poniedziałki, bo przychodzicie, albo nie chcę wracać do domu na przepustkę, bo będę za wami tęsknić, to naprawdę widzi się wtedy, że to, co robimy, ma sens. Poza naszymi... Tutaj właśnie są te gry i tu jest przykład, na przykład to jest marzanna wykonana w zeszłym roku przez naszego 19-letniego pacjenta. Robiliśmy ją ponad 2 godziny w 4 osoby, ale chyba najważniejsze były to właśnie 2 godziny, które spędziliśmy z Krzyśkiem i ta zabawa. Poza naszymi zajęciami staramy się zapraszać gości do szpitala i tutaj wam przedstawię taką wizytę na przykładzie siatkarzy plażowych, którzy nas odwiedzili niedawno. Zaproponowali nam wizytę, dlatego postanowiliśmy się jakoś odpowiednio do niej przygotować. Plażowicze stwierdziliśmy, zorganizujemy jakąś szpitalną plażę. Przynieśliśmy leżaki, ręczniki kąpielowe, wiaderka, wszystko, żeby stworzyć atmosferę plaży. Siatkę zrobiliśmy z takich słupków, znaczy tak na kroplówkę, tak? Rozciągnęliśmy jakiś sznurek. Chłopaki zagrali krótki pokazowy mecz. Potem zaprezentowali swoje inne umiejętności taneczne. A na koniec, z racji tego, że siatkówkę plażową gra się duecie i zawodnicy ze sobą trenują od wielu lat, to zrobiliśmy im testy na zaufanie. Więc zabawy było bardzo dużo i dzieci bardzo miło wspominały tę wizytę. Nawet po wizycie przyszła do nas pani doktor i powiedziała, że nie wie, co zrobiliśmy, ale dzieci są bardzo zadowolone, a dziewczyny nawet się umalowały. I teraz może powiem, że fakt, że dziewczyny się umalowały, założyły peruki, to tak naprawdę oznaka tego, że one się bardzo dobrze czują i że chcą się komuś pokazać. I z przykładów innych takich ciekawych wizyt przyszli zawodnicy z Krybbelhadów, klubu siatkarskiego. I zawodnicy zagraniczni, tutaj 3 dni
to są zawodnicy z zagranicy, odśpiewali polski przebój z Hubolo. Nie znając języka polskiego oczywiście, więc zabawa też była duża. Dodatkowo, właśnie, bariera językowa nie jest żadnym problemem, jeśli chodzi o wizyty w szpitalu. W zeszłym roku zaprosiliśmy trenerów polskiej reprezentacji piłki siatkowej i mimo, że nie mówią po polsku, nie było z tym najmniejszego problemu. Jak wspominałam wcześniej o tych dzieciach, że wstydzą się tego, jak wyglądają, zaczęliśmy cykl sesji zdjęciowych dla dzieci, sesji przebieranych w strojach, z perukami, z profesjonalną ekipą, po to, żeby pokazać, że dzieci pomimo choroby nadal są piękne. I te zdjęcia są co pewien czas prezentowane na wernisażach szerszej publiczności, żeby zobaczyć, że dzieci naprawdę są piękne. Teraz mówię trochę o tej pomocy materialnej. Staramy się zbierać pieniądze na onkologię, żeby zakupić sprzęt medyczny niezbędny do leczenia. Zaczęliśmy od takiej promocji fundacji, która odbywa się na meczach siatkarskich AZS-u. I tam tworzymy właśnie ten kącik dla najmłodszego kibica, gdzie malujemy z dzieciakami, bawimy się, robimy zwierzątka z baloników. Właściwie wszystko tak, żeby zająć dzieci, a rodzice mogli spokojnie sobie obejrzeć mecz. I do tej pory, po tych 3 lat, tak najwięcej wspominam chłopca, który przyszedł i poprosił, żeby namalować mu na ręce Bendena. Moje pierwsze pytanie było, kim jest w ogóle Benden? Ale tutaj z pomocą przyszła technologia, został wygooglowany, sprawdziliśmy, więc posłużył jako model i został narysowany. No tak, poza jakby takimi akcjami promocyjnymi zbieramy też środki poprzez licytację różnych gadżetów. Z siatkarzami współpracujemy od początku i cyklicznie robimy akcje malowania. Są to różne przedmioty. Tutaj akurat jest przykład malowania świątecznego. Malowaliśmy bombki, które potem zostały wystawione na licytację i dochód z licytacji został przeznaczony na oddział. A tutaj jest malowanie z reprezentacją Brazylii, także nie tylko polscy siatkarze, czy to w ogóle polscy sportowcy nam pomagają, ale również zagraniczni. Różne rzeczy malujemy i to jest potem wszystko, cały zysk jest przekazywany na dzieci z onkologii. Dodatkowo organizujemy zbiórki publiczne i wyjeżdżamy na różne mecze, żeby zbierać wtedy pieniądze. Akurat tak jest skonstruowany kalendarz siatkarski, że wszystkie ważne imprezy mijają Warszawę, dlatego trzeba wyjeżdżać. I tutaj jest na przykład, są Katowice, w zeszłym roku na Memoriale zbieraliśmy pieniądze, przez parę dni zebraliśmy ponad 6 tysięcy. W tym roku pojechaliśmy do Łodzi na finał Ligi Mistrzów i przez 2 dni zebraliśmy prawie 4 tysiące. I wszystko zostało przekazane na onkologię. I właśnie specjalnie kończę tym zdjęciem z Ligi Mistrzów, żeby pokazać, że praca w fundacji to jest też okazja, żeby poznać nowych ludzi, żeby zdobyć nowe kontakty. Że to nie tylko jest praca, tylko też taki sposób spędzania wolnego czasu. Że jakby w dzisiejszych czasach, tak jak my mamy, nie wiem, szkołę, pracę, gdzieś tam czas wolny na spotkania, to tak naprawdę myślę, że nie jest problemem znaleźć choć trochę czasu, żeby w coś się zaangażować, bo przynajmniej dla mnie, tak mi się wydaje, że im bardziej mamy napięty grafik, tym łatwiej się zorganizować. I dodatkowo ja bym nie rozgraniczała pracy w fundacji jako kolejnej dziedziny, czyli że mam, nie wiem, studia, pracę w fundacji i dodatkowo życie takie osobiste. Bo jakby praca w fundacji łączy wszystko. Jest to doświadczenie, które zdobywamy. Przynajmniej na moich studiach, bo są na studiach lingwistycznych, wszelkie tłumaczenia, które robię przy okazji różnych wizyt, jest to proces pewnego rodzaju doświadczenia. Ale poza w innych dziedzinach można się jakoś rozwijać.
Dodatkowo no, zdobywamy znajomości, mamy grupę przyjaciół, wyjeżdżamy na te wszystkie akcje i to nie jest tylko i wyłącznie praca, tylko jakaś zabawa, więc jakby całe moje życie w fundacji to jest... to wszystko się łączy, tak? Nie wpływa to zupełnie na inne dziedziny życia. I jakby gorąco zachęcam do tego, żeby znaleźć chociaż trochę czasu i pomagać, bo naprawdę to sprawia wiele przyjemności. Dziękuję.